10 października wspominamy świętego Jana z Bridlington, prezbitera. Jan, zwany także Janem Thwing lub Janem Twang, urodził się w 1319 roku w Thwing w dzisiejszym Yorkshire. Poszedł do szkoły w wieku lat 5, a już w wieku 12 lat złożył ślub czystości moralnej. 5 lat później, w wieku 17 lat, rozpoczął studia w Oksfordzie. Po ich ukończeniu wrócił do rodzinnej miejscowości i dość szybko zdecydował się wstąpić do kanoników regularnych do opactwa świętej Marii w Bridlington, które leżało 9 mil od jego rodzinnego miasta. Jan piastował tam różne stanowiska, był m.in. kantorem i piwniczym. Około roku 1360 został wybrany przełożonym klasztoru, z początku jednak nie przyjął tej godności. Dopiero po powtórnej elekcji, prawdopodobnie 5 lat później, przyjął powierzone mu zadanie. Postanowił wówczas niczego nie nakazywać ani nie uczyć, czego by wcześniej sam nie uczynił. Pod jego rządami wspólnota cieszyła się rozkwitem przez 17 lat. W jego życiu duchowym najważniejsza była modlitwa. Czytał chętnie Ewangelię świętego Jana i zarażał tą lekturą innych, ponieważ był mocno przekonany, że pomaga ona w rozwoju duchowym. Powszechna opinia głosi, że Jan potrafił czynić cuda, takie jak cud przemiany wina w wodę, czy uratowanie 5 rybaków przed utonięciem w czasie straszliwego sztormu. Przerażeni rybacy podobno modlili się do świętego Jana, który objawił się im i przyprowadził bezpiecznie do brzegu. Po tym zdarzeniu rybacy odnaleźli go w klasztorze i podziękowali mu osobiście. Innym razem w wiosce w pobliżu klasztoru, w którym przebywał, miał zapalić się budynek. Przebywająca na jego dachu kobieta miała odciętą drogę ucieczki. Wtedy pojawił się Jan z drabiną i ocalił kobietę. Kiedy po podziękowaniach i wiwatach na jego cześć próbowano przenieść drabinę z powrotem, okazało się, że do podniesienia jej potrzeba było 3 mężczyzn. Jan zmarł 10 października 1379 roku. Został kanonizowany w 1401 roku przez papieża Bonifacego IX. Był to ostatni kanonizowany w średniowieczu. Jego grobowiec stał się popularnym miejscem pielgrzymek. W ikonografii święty Jan z Bridlington najczęściej przedstawiany jest z książką i pastorałem. Uważa się go za patrona kobiet mających kłopoty z porodem. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Jana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.